Neptun zwyciężył w niedzielę i powrócił na fotel lidera czwartej ligi. Porażki doznał za to Partyzant Radoszyce. Radoszyczanie już w sobotę w Staszowie mierzyli się z miejscową Olimpią Pogoń. Niestety podopieczni Jarosława Komisarskiego w trzeciej minucie stracili bramkę i to ustawiło cały mecz. Drużyna z naszego powiatu próbowała atakować i momentami grała nawet nieźle. Niestety gospodarze w drugiej połowie dorzucili jeszcze dwa trafienia i ostatecznie zwyciężyli 3-0. Partyzant wciąż zajmuje piątą lokatę w tabeli czwartej ligi. W przyszłą niedzielę o 17:00 Radoszyczanie podejmą u siebie Nidę Pińczów. Bardzo wyrównane było starcie w Końskich, gdzie Neptun w niedzielę podejmował hetmana Włoszczowa. Zawodnicy Waldemara Szpiegi rozpoczynali to spotkanie jako wiceliderzy czwartej ligi, a ekipa z Włoszczowy znajdowała się na 13. lokacie. Tej różnicy miejsc nie było widać na boisku, bo spotkanie było bardzo wyrównane. Dominowała twarda gra, momentami nawet brutalna. Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis i taki rezultat utrzymywał się jeszcze przez kilkadziesiąt minut drugiej odsłony. Dopiero w 73. minucie Neptun na prowadzenie po skutecznie wyegzekwowanym rzucie karnym doprowadził Jan Sroka. W 89. minucie wynik na 2-0 ustalił Karol Armata. Dzięki wygranej Neptun znów wskoczył na fotel lidera rozgrywek, ale Zdrój Busko-Zdrój ma tylko o oczko mniej w tabeli i o jeden mecz rozegrany mniej. I to właśnie ze Zdrojem Koneczczanie zmierzą się za tydzień. Mecz w Busku zaplanowano na niedzielę.